Rodzina siedzi przy obiedzie. Jasiu pyta ojca. Tato, ile jest rodzajów biustów? Ojciec, nieco zaskoczony, odpowiada. Cóż, synu, właściwie są trzy, zależnie od wieku kobiety: jak ma dwadzieścia lat, są jak melony, okrągłe i twarde. Jak ma trzydzieści do czterdziestu lat, są jak gruszki, wciąż ładne, ale nieco wydłużone, a po pięćdziesiątce są jak cebule. Cebule? Dziwi się Jasiu. Tak, patrzysz i płaczesz. Wkurzyło to nieco córkę, która wszystko słyszała, poszła więc zapytać matkę. Mamo, a ile jest rodzajów ptaszków? Mama uśmiechnęła się i odpowiedziała: Też trzy, zależnie od wieku faceta, u dwudziestolatka jest jak dąb, twardy i potężny. Jak facet ma trzydzieści do czterdziestu lat, jest jak brzoza, elastyczny, ale niezawodny, a po pięćdziesiątce jest jak choinka na Boże Narodzenie. Choinka? Dziwi się córka. Tak, drzewko martwe, a bombki wiszą tylko dla ozdoby.